napięcie, napięcie, czy raczej tak na luziku to ważenie przeszło? Nie no, na luzie spojrzeliśmy sobie głęboko w oczy, no i wiadomo, Michał na pewno widział, że jestem mocno zmotywowany, ja widziałem wielką motywację u Michała, pewnie spięcie będzie jutro w klatce, tak, i tak dalej. Ja nie wymieniam się trasz tokiem, ja uprawiam, można powiedzieć, szermierkę na pięści, wymieniam się ciosami w klatce i umiejętnościami i tak podchodzę do tego pojedynku. Spięcie będzie na pewno jutro. Czy walka na KSW niesie jakieś dodatkowe emocje? No bo do tej pory, jak sobie przypominam, to chyba na tak dużej scenie jeszcze nie walczyłeś. Były oczywiście walki na galach Fight Exclusive Night, to też nie są małe sceny, ale jednak KSW to KSW. No dokładnie, no wielka hala, 18 tysięcy, możliwość, powiem, wiem, że tutaj może być 18 tysięcy osób. Oczywiście, no robi na mnie to takie pozytywne wrażenie, tak, ale miałem okazję się bić też przy kilku tysiącach osób, zawsze jeździ za mną liczna grupa kibiców, to też mnie dodatkowo motywuje, a wiadomo, no ja jestem, jutro będę tu i teraz i będę całkowicie skupiony na tym, co się będzie działo w klatce, oczywiście będę słyszał ten doping, no i to jest taka dodatkowa jakaś taka ekscytacja, dodatkowa taka wisienka na torcie do tego wszystkiego, że po prostu robię to, co kocham i jeszcze jest tak duże zainteresowanie takim show, jakim jest KSW. Wspomniałeś o kibicach, jakby to była gala w Radomiu, obstawiam, że tam by było 2000 kibiców Alberta Odzimkowskiego, nie z racji tego, że jest to Śląsk, Gliwice, ilu tych kibiców będzie? Ja wiem, że Radom ma takie, że tak to kolokwialnie nazwę, szalone mordeczki, które potrafią zrobić robotę na trybunach. To ilu tych chłopaków przyjedzie z Radomia? 500? Bo tak słyszałem, że może być tylu. No te bilety na 3 tygodnie, co przed walką przeszły przeze mnie, to było 344 fizycznie, potem jeszcze znajomi i kibice kupowali przez link. No zawsze Radom mocno stał sportem, zawsze stał dobrze boksem, zapasami. I Radomianie kochają sport, ale też będzie właśnie wiele tutaj moich kibiców znajomych, nie tylko z Radomia, także tutaj też ze Śląska też wpada duża ekipa, ze Skarżyska, Skrzydłowca, z Kielc, także też się z tego mega, mega cieszę. No, może być z 5 paszek. Pytanie, czy te przygotowania przebiegły bez komplikacji, a jak odpowiesz, to ja zaraz dopytam. Nie no, wszystko było gitara, także fajne przygotowania, wydaje mi się, że jedne z takich najbardziej profesjonalnych przygotowań w mojej karierze. Łączę swoje przygotowania między tutaj RKT Radom Wiktorii, no i cały tydzień siedzę w Warszawie w Berku WCA Fight Team. Także mogłem się całkowicie skupić na tych przygotowaniach, no i jestem zadowolony z tych przygotowań. Wiesz, bo jak patrzyłem na twoje plecy podczas ważenia, to ja pamiętam, że jak byłem chory, jakaś grypa, to takie ślady zostawały na plecach, jak mi babcia stosowała medycynę tradycyjną. Czy w twoim przypadku też miało coś takiego miejsce w trakcie tych przygotowań? Nie, to jest medycyna chińska, która ma wyzwolić dodatkową po prostu energię podczas walki. Poważnie? No i na czym to polega? Na tym polega po prostu, żeby dodatkowo wzmocnić, nie wiem dokładnie na czym, nie chcę wchodzić w kompetencje mojego chińskiego doktora, aczkolwiek no naprawdę robi robotę. Poważnie? I co? Jesteś wtedy, nie wiem, masz lepsze cardio, masz lepszą motywację, w jaki sposób się to objawia? No, że w ogóle nic nie boli i po prostu jest tak, nie wiem, około między 5 a 7% do mocy. Czy to będzie ten czynnik decydujący twoim zdaniem? Nie wydaje mi się, aczkolwiek no czuję się dobrze, jestem zwarty, gotowy i zrobię, dam jutro siebie na pewno wszystko. A jak oceniasz trwałość szczęki Michała Michalskiego? No bo różnie z tym na KSW bywało. Czy to jest droga do zwycięstwa w tym pojedynku? Ciężko mi jest powiedzieć, no wiadomo, że tak samo czy ja i czy Michał, to mamy jakieś tam swoje założenia na ten pojedynek. No Michał to ma na pewno taki agresywny styl, nie unika walki, a wiadomo, jeśli nie unikamy walki, to różne rzeczy się dzieją. Wiadomo, że jeśli wchodzimy w jakieś wymiany, to często to właśnie to jest 50-50 i w tym pojedynku też tak może być, że może zdarzyć się wszystko. Czy myślisz właśnie, że większe szanse będą na to, że to starcie skończy się właśnie przed czasem? No z moich 11 pojedynków 10 zakończyło się przed czasem z Oskarem, no wtedy złamałem, też miałem połamaną łapę, skończyło się decyzją, ale no ja zawsze, jeśli jako zawodnik czuję się zobligowany do tego, żeby dawać emocje kibicom i jeśli jest możliwość skończenia walki przed czasem, to zawsze staram się to robić. Dobra, dzięki. Dziękujemy. Dzięki.